Rozczarowanie Umy nie było łatwe, ale powiodło się dzięki połączonym wysiłkom Yennefer i wszystkich Wiedźminów. Okazało się, że najbrzydszy człowiek na świecie wcale nie jest człowiekiem, lecz owym elfim czarodziejem, który towarzyszył Ciri w ucieczce przed Dzikim Gonem. Avalach, bo pod takim mianem był znany, zdradził Geraltowi, że Ciri przebywa w ukryciu na Wyspie Mgieł. Witam gorąco wszystkich, ja jestem Darius, zapraszam Was na kolejny odcinek z serii Wiedźmiczy Dziki Gon Next Gen i co, kontynuujemy poszukiwania resztunku wiedźmińskiego. Właśnie się tak zastanawiam, czy coś się pojawiło tutaj od ostatniego razu, ale nie wiem, to jest naprawdę intrygujące, że nie mogę tutaj nic znaleźć. I coś mi się zdaje, że chyba tutaj wrócę później dopiero. Dobra, będę musiał pokombinować w innych miejscach, a później najwyżej wrócimy. Bo nic tu na razie nie widać. Nie wiem dlaczego, co się tak stało. Tak się zastanawiam, czy fajnie by było tu się udać jeszcze. To są dwa pytajniki. Ale kurczę mi jeszcze te dwa punkty tutaj. Spróbuję jeszcze te dwa punkty zrobić. Może coś akurat wyjdzie z tego. Zobaczymy. Także siadamy na płotkę. Płotka. Pokaż co potrafisz na tych bezdrożach, znaczy wymagających ścieżkach. Dobra. Chyba tutaj tędy to było. Koło tej batachy wilków. Znowu będą te latające szmaty. Dobra. Co ja tu mam szukać? Znowu to jest ten sam problem, co tam był. Zaraz. Hola, 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 Geralt. Spokojnie. Tutaj spróbujemy. O, o, właśnie. Coś takiego. Jesteśmy prawie w takim miejscu. O! Co my tu mamy? Proszę, jest kryształ. Podnieś. No, ja to muszę troszeczkę się odświeżyć. To nie jest takie hopsiu, że za każdym razem będę szukał. Dobra. No teraz Geralt na górę. I będziemy próbować ten portal, nie? No dobra, teraz trzeba go jakoś uruchomić. A do uruchomienia to skrobiłem Arda. Teleport się otworzył, ale wygląda na niestabilny. Najwyraźniej jedno ogniwo to za mało. Aha, czyli co, mam poszukać drugie ogniwo? Bastion nieopodal. Czyli teraz tam mam poszukać? A, to może chodzi o kolejność w takim układzie. No dobra, to spróbujemy. Wchodzimy na płoteczkę. Dobra, i z powrotem do tego jedziemy w takim układzie. Może to ma sens? To takie właśnie inne poszukiwanie. To jest rysztunek szkoły wilka. Takie troszeczkę inne poszukiwania niż normalnie widzisz. O, tutaj znak tego, to więc powinno tu coś być, tak? No to widać, że tu trzeba jakieś kryształy zbierać. O, i co? Tu coś jest. A jest, proszę. Dziennik Varina. Rysztunek Elgara. Jest świetny, widziałem
Wiedziałem to od razu, gdy tylko znalazłem ekwipunek. Od razu mówiłem, że każdy nowy wiedźmin, jakiego tu wyszklimy, powinien być wyposażony w taką broń. Jeżeli w ogóle coś ma wyrosnąć z tej beznadziejnej bandy wydelikaconych upaczków. Ile się musiałem naprosić szanownego mega rezydenta, żeby zechciał poświęcić swój czas, cenny czas na badania. Dobrze, że taki rezydent. Dobrze, chociaż że Hirt, jego pomocnik, zna się na metalurgii. Razem zabrali się wreszcie do roboty. Receptura na mecz stalowy jest już gotowa, o ile niczego nie napartaczyli. Jutro zajmę się wykuciem pierwszej sztuki. Dziś po zakończeniu ćwiczeń pójdę do Hirda, do jego pracowni w starej strażnicy i sprawdzę, czy skończył recepturę na miecz zręczny. Tak jak obiecywał. Pójdę też do wieży Hirmusa. Powinien mieć już gotową recepturę na pancerz. Wydawało mi się przed chwilą, że słyszę w oddali dźwięk rogu sygnałowego. Chyba od około widy. Zaczynam mieć zwidy. Nikt przecież nie byłby na tyle szalony, żeby zaatakować wiedźmińskie siedliszcze. A jednak ktoś się odważył. Dobra, Potka. Teraz jedziemy na kolejny punkt. No, jedź. Zobaczymy, czy dasz sobie radę w tym terenie. Na tą trasę. Dobra. Tutaj będzie tak dość nietypowo. Z górki na pagórki. Niby to. Ten teren nie jest taki duży, ale jest trudny do pokonania, widać. Teraz muszę sprawdzić, czy ja dobrze jadę. Żeby się nie okazało, że... Dobra, tędy... Aha, i tak będę musiał łódką płynąć. No dobra. Czyli muszę dojechać teraz do łódki. Jasno. Dalej, Płotka, dalej! No, Płotunia. Nie bądź taka. Jedź ładnie. Proszę. O, już jesteśmy na miejscu, także ty se tutaj zostaniesz, a ja muszę popłynąć dalej. Muszę przy okazji tam miecz jeszcze zerknę, czy tam jest gdzieś. Z tym diobłem. Właśnie ciekawe, jakbym lądem szedł, czy też by coś tam było, czy nie. Nie wiem. Zerknijmy. O. Dobra. Czego sobie tutaj lądę, zobaczymy, jak tu będzie wyglądać sytuacja u misia. No, idziemy. Dwa misie nawet. Dobra, zostawiamy ich. Nie będziemy tutaj ingerować, gdy nie w trybie obrony. Tu coś, jakieś ruiny też są. Coś tu mamy. Co te mi się robią? Tu tak dużo misiu tutaj jest? Wow, nie wiedziałem. No dobra. O, muzyczka umilkła. No, nareszcie, dziękuję.
tajnik, tu coś strzeżony, skarb, czyli trzeba tu odpalić pewne magiczne. O, leszy. O, zły miecz. Ale może nie będziemy szaleć. No, już się poskładał. Dobrze. Dziękuję. Zdychaj. Jeszcze? A, jeszcze pędzel. Co ty tak szangujesz tymi mieczami, Geralt? Jeszcze? Tego tutaj było z zachodu. Dobra, tutaj gdzieś było rzeczy z Leszego. No tam sytonał. Gdzie jest ten skarb? Gdzieś niby tutaj, tak? O, nie jest skrzynia. Aha. Już jest przeciążone. Dobra. Trzeba teraz zmienić. Coś zastąpić. Czymś? Miażdżące ciosy. Aha, to jest ten. Dobra, to sobie podmienimy. Teraz to. Z miażdżącymi ciosami sobie podmienimy. Okej. Okay. Co tam dostaliśmy ciekawego? Coś wartego uwagi. 170, że jest to miesiąc. Nie, nie. Kiepsko to widzę. Ale trzeba będzie się udać gdzieś pozbyć się tych fantów. Nie ten przycisk. No dobra. Co tu jeszcze mamy? Jeszcze coś jest po drodze? Chyba nie. Dopiero ta baszta powinna być, a później... Tam następne pytanie ku Dani. O, coś stado wilków. Już. Dobra, to możemy iść dalej. Ejku, co to tyle tego? Dobra, nie atakuje, to zostawimy go. Aha, rzucił się. No, chłopie, po co ci to? Dobra, jesteśmy. Aha, znowu. Kolejne ustrojstwo. Coś tu? Dobra, należałoby się teraz tu. O, proszę, jest. Dziennik Hilda, asystenta Maga Hilesona. O, dobra. Chyba. Tak się zastanawiam, czy to czytać, czy nie. I znikło. Okej. Okay. Czyli co, tu mamy to ogarnięte ten temat, tak? Jak to wygląda na mapie? Zostało tylko to.
A jednak mam przeczytać ten dziennik. No to dobra, to wracamy do tego dziennika, gdzie on jest fabularny. Przedmioty. Dziennik Jaldy, asystenta mego Hieromusa. Pisze o wielkim pośpiechu. Zabarykadowałem się w pracowni, bo warownia zaatakował tłum chłopów zbrojonych. Chyba we wszystko, czym się da wywijać. Byłem zajęty pracą nad recepturą genialnego srebrnego miecza wiedźmińskiego i nie zauważyłem, że nadciąga tłuszcza. Mam nadzieję, że wiedźmin Varin przyjdzie po mnie i wyciągnie mnie stąd. Varin ma ze sobą stalowy miecz, drugi z kompletu. Na szczęście przekazałem mu recepturę parę dni temu. Jego uczniowie z Bastionu są razem z nim. Jestem pewny, że dadzą sobie radę z bandytą kmieci z kosami na sztorc. Jednak boję się o mojego mistrza. Od wielu dni nie wychodzi z wieży. Pracuję w natchnieniu nad schematem zbroi. Mógłby w ogóle nie zauważyć tego, co się tu dzieje. Dlaczego nie skończyłem pracy wcześniej? Zgodnie z poleceniem mojego mistrza nie pojechałem badać śladów Elgara, legendarnego wiedźmina wilka. Gdybym to zrobił choćby wczoraj, byłbym już w bezpiecznej odległości od Kermory. Hieremus dał mapę, na której zaznaczył miejsca, gdzie Elgar ukrył ulepszenie wiedźmińskiego rysztunku. Okej. Okay. Czyli mamy kolejne coś tam. Użyj wiedźmińskich zmysłów, by zbadać mechanizm teleportu. Dobra. No ale teraz tak, jeśli jesteśmy tutaj na północy, może mi było warto na razie porzucić te poszukiwania, a spróbować ten miecz znaleźć. Gdzie to jest? W którym to jest miejscu? Aha, to jest jeszcze w innym miejscu. Dobra, myślę, że to jest gdzieś tutaj na północy. No to jest pytajnik. No jak już tu jesteśmy, to bym zrobił ten pytajnik do jaskini. No nie chce mi się tak o stokroć chodzić. Dobra, w takim razie to zostawiamy, bo to jest w innym kierunku, zostawiamy to. Ale, że tutaj już jestem, to tak jak mówiłem. Jejku, tu jest wilków. Co to mamy? O! Ciekawe odgłosy. Słyszał babę łodną. Nie, tam się barżerwamy z wilkami. Dobra, gdzie są te jaskinie? Dobra, w tamtym kierunku, czyli muszę przez te przejść. Dobra. Mi się w coś nie pakował znowu. Tędy się chyba nie dostanę. Tam jest ścieżka, ale żeby na tą ścieżkę się dostać, to ja nie wiem, czy ja bym nie musiał się gdzieś tędy udać. Jak się tam dostać? Oto pytanie. Coś w stylu dźwigu, czy coś takiego? Jakie odgłosy? Co to tak rzuci na tą grę? Może tam jeszcze mam nie iść? Nie wiem. Teren ciekawy. Ale jak się tam dostać? Zaraz tu coś. Tu. No, prawie. Ciężko. Dobra. Nie
chce mi się tracić czas tutaj na razie na kombinowanie. Jeśli się nie da, to się nie da, bo jest teren naprawdę strasznie wymagający. To coś może... Tędy może coś? Z wszystkiego się zaślizguje. Oj, Geralt. Assassin, kiedy zastosuj. Jejku, intryguje mnie ten dźwięk, naprawdę. No, Geralt, Assassin's Creed. No, tam. Nie wtedy, spróbuję jeszcze raz z inną stronę. O, o, o. No, żeż ty już prawie było. No, dawaj, jeszcze trochę. Tam, teraz, tu było dobre. Tak. Tak. Pięknie, wszedłeś, Geralt. Jeszcze nie wiem, gdzie jesteś. Spokojnie, spokojnie teraz. Okej. Okay. O, widzę, że jest jakaś ściana, którą nie da się przejść tutaj. A bokiem? Jak to, jak się tam dostać w takim układzie na tą półkę? Jak to w ogóle wygląda? A, chyba, że tam bokiem mam przejść. Okej, okay, dobra, czyli tutaj może niepotrzebnie się spiąłem, ale widok fajny. Myślałem, że tam, jak widzę ten płotek, czyli mostek, co tam jest, to myślałem, że tam się da przejść, ale to jest... Wow, dobra. Teraz tak ześlizgnę się, żeby nie uszkodzić się. Przecież niedaleko spadł. Dobra. No to nic, znajdziemy tam w tamtym kierunku teraz. Zobaczymy. Może tu coś tegoś? Tutaj. Aha, na Kerry. Pokaż, co umiesz. Jeszcze coś? Fajnie, bo one się fajnie schodzą do kupy i w jednym miejscu wszystko do pozbierania jest. Jeszcze tu coś mamy? Jeszcze więcej nekeru. Dobra. Na wszelki wypadek, jakby coś miało wyskoczyć z krzaków. Głowa mu już odpadła. Gdzie to jeszcze? W tą stronę to jest. A, już tutaj doszedłem. Dobra. To jeszcze trochę i tam będzie ten pytajnik, tak? Może go zaznaczę? Zielonym punktem. Aha. Coś latającego. Oho. A. A jeszcze coś jest.
Czyli to nie było jedno. Stromo tu. No i co, na drzewie się zawiesiło, co? Dobra, nie będę tutaj na razie ryzykował tego odpierania. To co to mamy? Jakieś kijewskie te znalezisko. Dobra, to spróbujemy teraz to podnieść. Jak się nie ześliznę. Dobra, jest okej. No to gdzie te jaskinie są? Są one gdzieś tu. Jak się tam do nich dostać? Tu na górę mam iść? O, to jest taki teren, żeby spaść. Dobry. Spróbujemy to do góry się przejść, zobaczymy co tam będzie. Może będzie dało się od góry przejść właśnie z tej strony. Długa droga. Czyli nie. Koniec mapy. A, to... Nie wiem już. Nie ogarniam tego terenu w takim układzie. Tam się da przejść, Geralt? Znowu coś tu mazi. Kurczę, takie tereny. To w ogóle nie chodziłem, bo poprzednio grałem. Aha, idę. Chodźcie tu do kręgu zaufanych. Zaufanych się już skończył. W samą porę. O, fajnie, bo sporo tych mutagenów się pozbierałem. Dobra, na razie. Tam tylko jeden jest tu. No, ile mam czekać? No, będzie co robić z tymi mutagenami. O, dostałem się tu w końcu. To tędy trzeba było przejść. Co tu mamy w ogóle? Jakieś ciekawe... A, tu jest to! Co tu ładowali te... tą skrzyneczkę? Ja w ostatniej chwili włączyłem Quena. Czyli to są te jaskinie? A, to nie ma sensu tutaj, bo już pod tych jaskiniach już mi byli. Dobra, dobra. Stromo tutaj. Troszeczkę strach schodzić. Dobra, jest, zjechałem. Byliśmy tu? No, tutaj przechodziliśmy. To są te takie przejściowe jaskinie. Okej. Dobrze wiedzieć. Czyli możemy dalej kontynuować tam te badania nad tym portalem. Co ty? O! Wow. Dobra, gotowe. I ginie. A to tutaj te dźwięki odchodzą. Oh!
Tam wiem, większe statko jest, o. Ja sobie tu jeszcze w kręgu poczekam. Dobra, tutaj Quena sobie zostawię. Chodź, się zapraszam was tu. Tu walczyć to tutaj. W głowie. Ile jeszcze tego powyłazi? Sporo tutaj, o, ile. Już nawrzeszczał się i jest spokój. Dobra. Co to w ogóle? Jakiś... To już takiego nie widziałem. Cyklop z jednym okiem, w chustce na głowie. Tam coś jeszcze widzę, co? Hendorzy. Gdzie jest? Nie wiem. No, girl. Aha, dobra, to wychodzi na to, że tu już byliśmy. Dobra. Coś ciekawego tu jeszcze nie ma, bo byśmy wcześniej to sprzątali. Tu coś jest. Skrzynka. A jest coś nawet. No to teraz jestem już troszeczkę zdezorientowany, czy byliśmy w tej jaskini, czy nie. Czy chcę coś jeszcze szukać, czy nie? A ja stąd przyszedłem, okej, okay, dobra. Tam w takim razie już nic więcej nie ma. To idziemy teraz tam, no. No jakoś tak, dobra, słuchaj, Zorik. A, tu nic nie ma więcej. Myślę, że tu się da przejść. To będzie taka wejście do jaskini i wejście. A tu wychodzi na to, że wchodzimy i wychodzimy tym samym wejściem. Nic więcej tu nie ma. No świeci to tutaj dalej. I gaśnie zarazem. Zaraza. Dobra. To wychodzimy z tej jaskini. Posprzątane. Tu coś jeszcze jest, jakaś odnoga. Kończmy. Z kim? A. Nie chce mi się. To jest jakiś mostek. Czyli takie kółeczko zatoczyłem, okej, okay, dobra. No nie przyszliśmy stąd. Co? Gdzie my? Gdzie ja jestem? Okej. Okay. Mam coś wyważyć. O, coś malutkiego tu jest. Nie, to jest to wyważone. Aha, czyli następne jakieś miejsce. Trochę więcej tej
jaskini tu jest. Ja nie wiem właśnie, czy tu byliśmy, czy nie. Już teraz totalnie zgłupiałem. Ale chyba raczej tak, bo tu jest skrzynia pod łódką. Coś kojarzę. Dobra, to już byliśmy, to już wychodzimy z tej jaskini innym wyjściem. No, to tutaj przypłynęliśmy łódeczką. Co tutaj zostawiliśmy? Okej. Dobra, chwytaj Astery, płyniemy, Geralt. Dobra, teraz znowu pod górę, kawałek będzie, do przejścia. Parkuj. Dobra, idziemy, Geralt. Może byśmy skorzystali z szybkiej podróży? Jak już tu jesteśmy, czemu nie? Kermoen. Tam mamy się dostać, to lepiej z tego miejsca. Dobra. Przebiegniemy się tam w takim wypadku. Nie będziemy męczyć płotki. Będzie chwila, moment, tam będę zaraz. No trochę ruchu się przyda. Słońce już zachodzi. Ciekawe jak tu jest w zmierzchu. Czy się więcej tych, jak to się nazywa, niebezpieczeń pojawia, czy nie? Dobra, już tu któryś raz wracam, trzeci, czwarty. Dobra, coś tu mam jeszcze badać. Nie wiem, spróbuję tam skoczyć. Aha, dobra. Nie działa. Czyli nie działa. Okej. Dalej niestabilny jest. Więc to mam zrobić. Aha. Dobra, łączymy to w takim razie. Użyjmy, aby zbadać mechanizm teleportu. A teraz spróbujemy to jeszcze raz. W ten sposób to zrobimy. No, podejście numer 6, 5, 6, 7. Dobra, no i co? Użyć wiedźmi. A tutaj jeszcze jest, proszę. Badaj. Ogniwo zasilające portal nie działa. Może da się je naładować którymś ze znaków. Teraz? Działa. Nie pomyślał. Okej. Okay. Idziemy to teraz jesteśmy. A, chyba w środku tej góry. No to było szybko. O, proszę. Schematy. Wow. Co my tu mamy? Zaatakowała rozwścieczona tłuszcza. Tłum wdarł się do wieży. Odcięli mi drogę po drugi kryształ. Musiałem się ratować. Zdążyłem jeszcze chwycić schematy uzbrojenia szkoły wilka. Może dzięki nim będę wystarczająco cenny dla Varina, żeby zechciał mnie obronić. Gdy przyszło mi walczyć z chłopami, skończyłem. Portal nie zadziałał. Jak podejrzewałem, z jednym z kryształów szansa była marna, ale i tak większa niż w przypadku walki z setką żądnych krwi chłopów. Chyba mam złamany kręgosłup i pękniętą wątrobę lub śledziony. Nie mogę się ruszać. No... Dobra. A jak stąd się wydostać teraz? He?
coś takiej zejścia? Bezpieczne? Dobra, chyba tutaj mi się wydaje. Próbujemy. Powolutku. No tutaj jest to. Ale powoli. Geralt, powoli, powoli, spokojnie. Tak, ładnie. Są zaznaczone skały, które zejść. Dobra, czyli to mamy tutaj porobione. Te cechy mamy pozbierane. To teraz może było... Kolejne? Może... Do drugiego... Aha, tu jest poszukiwanie samego ulepszenia zapomnianego rysztunku. O, zapomniany rysztunek też jest, co? Jak to tutaj wygląda? W którym to miejscu jest teraz? Aha, to jest już w środku. Dobra. A ten? Gdzie jest? No, żeśmy tam byli. Dobrze, tam jest drogowskaz. Dobra, to tu skoczymy tą wysepkę w tamtym kładzie. A później zrobimy ten. Dobra, to idziemy do drogowskazu, jeśli dobrze idę. Na drogowskaz muszę trafić. Co to tutaj? Myślałem, że to wilk. Albo jakieś takie śmieci. Dobra. A więc tak. A, dobra, tu zrobimy to, bo tam jest drogowskaz. Gdzieś tutaj powinno to być, no ale to przecież... Aha, dobra. Spróbujmy. Warto się tu rozejrzeć. No to się rozejrzyjmy, Geralt. Aha, tu coś jest. Czyli słabo się tu ostatnio rozglądnąłem, że tu jeszcze jakieś rzeczy są. O, skrzynek. No i nie wziąłem tego. No bo to jest taka dziura i to mnie tutaj się spadło. Tam wyżej mam jeszcze wyjść? Czy gdzie to szukać tego rynsztunku? Nie wiem, tak się zastanawiam, czy tam nie będzie jakiegoś wejścia. Właśnie, w ten sposób. Tu się można było dostać też, ale czy teraz tak, tam mam wchodzić? Kurde, jaki parkour, Geralt. Nie jesteś mistrzem. No ale to wyszedłem tak wysoko, to nic nie ma. Gdzie to jeszcze szukać tego rynsztunku? Teraz tak. Na spokojnie, Geralt. Bezstresowo. Zejdź. O, kurde. Właśnie to jest dziwne. Raz jest wysoko i spadnie, zabije się. Okej, okay, ale jest tak w miarę, gdzie normalnie by się mógł stoczyć i nie zabije się. Znaczy, też się zabije. A tam są, dobra. No. Jest, mamy to. Okej. Okay. Wszystko pozbierane. Żeby nie było. To teraz drogowskaz na tą wysepkę jeszcze się udamy. No. Nie tutaj, tutaj.
No i jeszcze popływamy sobie w nocy. W pełni księżyca? Mamy pełnię, czy nie? Chwytaj za ster. Dawaj na wstecznym, Gerard. Nie ma czasu. Strasznie wolno tym wstecznym działa. Niby jest pogodnie, ale księżyca to ja nie widzę. Tutaj ta wysepka nas interesuje. To jest tutaj bliziutko. Spróbuję tak, żeby może uda się wyskoczyć od razu na ląd. O, właśnie o to chodziło. Może i nakłę na sobie pole, na wszelki wypadek, by coś z krzaku miało wyskoczyć. O! Warto się tu rozejrzeć. Dobra. Jest. W wodzie. Dobra, mamy to. Czyli teraz możemy wrócić do zamku i tam coś jeszcze było. I co jeszcze by nam to zostało? To jeszcze ten jeden taki, chyba ten wyśmienity czy mistrzowski? Chyba nie? Czy jakoś tak? Dobra. Może będzie łatwiej później wskoczyć na ten, na łódeczkę i cofnąć łatwiej. Co ma? My tu się musimy tutaj udać. O, już jest rano, pięknie. Dobra, zadania. Teraz musimy włączyć poszukiwania i tu mamy, aha, to jest czwarty wilka. Dobra, to ten Osmunda, właśnie. Notatki Osmunda, no ciekawe, no. Dalsza część tej historii Osmunda. Ciekawe, co to tam będzie. No, no i także fajnie tu mamy. Co jest? Myślałem, że nie mogę wejść. Fajnie, że mamy już te wszystkie resztunki porobione. Za niedługo wejdziemy w 34 poziom, to gdzie można zrobić kolejne. No, biega. Tutaj gdzieś mamy poszukać. Chyba będzie na górze, mi się wydaje. Także jeszcze troszeczkę pobiegamy w tym kocie, a później chyba niedźwiedka sobie założymy. O, tu coś mamy. Jest, są zapiski Osmunda. Co tu mamy? Heureka. Zawsze chciałem to napisać. Prototyp zbroi, nad którą pracuje Reynald, jest zdecydowanie bardziej wytrzymały niż obecne pancerze cechowe. Początkowo mieliśmy, że nie da się usprawnić go bez podniesienia kosztów w postaci dodatkowego obciążenia, ale ostatnie testy wykazały, że użycie odpowiednich materiałów pozwoli obejść ten problem. Niedługo wyruszam do Nowigradu, żeby spotkać się z Reynaldem. Wypróbujemy przy tej okazji moje ulepszenie. Naszkicowałem je później. Po powrocie zamieszczę tu również schematy Reynalda.
A co to mamy? Somaty ulepszeń są bezużyteczne. Według kronik z końca X wieku Osmund doznał silnego urazu głowy i nigdy nie dotarł do Nowigrodu. Po odzyskaniu przytomności cechowy uzdrowiciel stwierdził trwałe uszkodzenie mózgu. Osmund nie mówił i ledwo kontaktował. Raymond zaginął, a wraz z nim schematy zbroi z zapiski zostawić ze względu na wartość historyczną, bo do niczego innego się już nie przydadzą. Okej. Okay. To schematy Reynalda są brakującym ogniwem notatek, które znalazłem w Kermoren. Mam już wszystko, żeby wykonać jego zbroję. Okej, dobra. Co my tu mamy? Zadania poboczne. Aha, ten miecz jeszcze został i... Dobra. Gdzie mamy te? Tutaj jest jeden, a tu jest drugi. No dobra. To by się udamy tam tym razem. Poszukamy to, a później tam z tym mieczem jeszcze też coś nadziałamy. Dobra. A czy tu ma coś więcej jeszcze do wzięcia? Jakieś książki? Nowy przedmiot otrzymano. No właśnie, muszę tyle książek podnieść. Jeszcze coś w świecie? Bo ja teraz tak książki zbieram. Jak bibliotekarz, ale biblioteka zakładał. A, tam butelkę wody, Geralt. Nie trzeba ostrzeć na razie. Dobra, udajemy się teraz. A, właśnie. Jak wygląda z ciężarem? 180. Dobra, to jeszcze możemy iść. 20-40. No, może będzie. Nie będzie tak źle jeszcze. Bo nie ma w sumie nic takiego ciężkiego do podnoszenia, żadnych pytajników czy jakichś skarbów. Także spoko. O, też jakaś skrzynia leży. Już ją opędzlowałem, nie? A, bo to są te mistrzowskie, dobra. Powiem wam, że ten zamek to niczego sobie fajny jest. Jakby był taki w pełni sprawny, odświeżony, to kto wie. A tam chyba raczej nie uda mi się. Muszę iść z buta. No. Spotka? Jesteś w pobliżu? Teraz. Tam to mam ustawione, tam mam ustawione, dobra. Gdzie jesteś, płotka? No, w końcu, chodźmy, tu droga będzie lepsza, więc dalej. Będziemy mogli sobie tutaj przejechać razem. Potowarzyszysz mi teraz na tym odcinku drogi, moja droga. O, ty lubisz jednak zabijać to. Łanie. Dobra. Teraz muszę sprawdzić. Dalej drogą jechać, czy tu na skróty? Tu jest jakiś skrót, dobra. Ja może się udam na pieszo, co? Potra? Te dziwiatki znowu. Mam nadzieję, że się nie rzucą na mnie. Kopalnia żelaza. Proszę, mamy drogowskaz. Fajnie.
Uda się coś nam jeszcze tutaj znaleźć? Jest kopalnia i stąd wejdziemy w podziemia. Kopalnia żelaza. Eksploatowana wieki temu. Jest. Warto się tu rozejrzeć. No właśnie, no to chciał Geralt. O, znowu. No tak się za chwilę zastanawiam. Dobra, zrobimy to tak. Bo czas się kończy, więc tego jegomuśa zostawimy sobie na następny odcinek. Także jeśli chcecie zobaczyć jaki to jest, a chyba się domyślam jaki, wy też, no to zapraszam na kolejny odcinek. Zobaczymy jak mi pójdzie z nim. Dzięki za uwagę, dzięki, że jesteście. Pozdrawiam gorąco i do zobaczenia na następnego odcinka. Na razie, cześć.